World League of Players and Audiogenics. Cześć, nazywam się Mikołaj, szerzej znany jako MKX i zapraszam Was na drużynie Pokorze w Montrealu. Kółko zaczynamy od jak najpłynniejszego wyjazdu na prostą, odpalamy DRS i rozpędzamy się do ponad 320 na godzinę. Hamowanie do pierwszego zakrętu, mocno po karce, otwieramy sobie wejście do dwójki. Bardzo łatwo skracić kontrolę nad tyłem. Przed nami sekcja T3, T4, mocno po unikach, łatwo unieważnić jest tu swoje okrążenie lub uszkodzić sobie skrzydło o bandę. Piątka na pełnym gazie, następna szykana 6-7, podsterowna na wejściu i nadsterowna na wejściu. Bardzo kosmiczna sekcja zakrętów. Wychodzimy na prostą, dosyć krótka strefa DRS. Będą tutaj na pewno manewry wyprzedzania wyścigu. Hamujemy do kolejnej szykany, szybkie prawo-lewo, również łatwo zepsuć sobie całe kółko lub rozwalić się na bandzie po prawej stronie. Następne mocne hamowanie z 300 km do nawrotu. Trzeci bieg, ważna jest dobra rotacja na wyjściu, mi się to nie udało. Zmierzamy do najdłuższej prostej ze strefą DRS na tym torze. To tutaj w wyścigu można się spodziewać największej liczby manewru wyprzedzania. Bardzo duża prędkość, ale wiąże się z tym również najmocniejsze hamowanie, bo przed nami kluczowa szkana, gdzie można kompletnie zepsuć sobie okrążenie lub zyskać sporo czasu. Uważam na ścianę mistrzu na wyjściu, wychodzimy na prostą z Sarmeka, DRS aktywowany i tak właśnie wygląda okrążenie po torze w Kanadzie. Komentował dla Państwa MKX.